Witajcie moi drodzy wyjątkowo na kanale Wartościowe Życie Muzyka. Jest to kanał, gdzie zobaczycie utwory muzyczne, które często pojawiały się we wcześniejszych programach na kanale Wartościowe Życie. Jest to kanał specjalnie stworzony dla celów właśnie zamieszczania utworów muzycznych. Tak więc możecie tutaj zobaczyć sporo wykonawców, których także też i zobaczycie dzisiaj. Dzisiaj, moi drodzy, wysłuchacie trzech wykonawców, ale jacy to będą wykonawcy, to za chwilę. W tym roku przeprowadziłem Was przez święta biblijne. Zaczęliśmy wiosną, świętami Paschy, czyli to było święto, które upamiętniało w Starym Testamencie złożenie baranka paschalnego, czyli ten sąd, ta ostatnia plaga ominęła Izraelitów. Dla nas, dla ludzi z Nowego Testamentu, to jest to, że my wyszliśmy z Egiptu, a krew baranka nas osłania przed śmiercią duchową. Potem, no i jeśli chodzi o kwestię Paschy, to mieliście możliwość zobaczenia wywiadu z biblijnym archeologiem Jennifer Forgetta, gdzie rozmawialiśmy na temat jej nawrócenia, uwolnienia od opresji demonicznych oraz rozmawialiśmy oczywiście na temat święta Paschy. 50 dni później, sama już nazwa mówi, była pięćdziesiątnica. Ten czas też upamiętniamy ze względu na dwa wydarzenia. W Starym Testamencie Izraelici otrzymali w tamtym momencie na górze Synaj swoje 10 przykazań, z którego tak szczerze mówiąc korzysta cały świat, i pozostałe 603 prawa, w jaki sposób funkcjonować jako społeczeństwo pod rządami bożymi, prawda? Więc Bóg im dał tak zwaną, można powiedzieć, konstytucję, czyli mamy w sumie 613 zasad moralnych, ale też tam było, można powiedzieć, dużo zapisów takich, jak społeczeństwo ma funkcjonować, jak ma wyglądać kwestia własności i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko tam zapisane. Natomiast za czasów już Nowego Testamentu to pięćdziesiątnica kojarzy się ze zesłaniem Ducha Świętego. I w tym samym momencie, w tym samym dniu, kiedy Izrael upamiętniał nadanie prawa mojżeszowego, kiedy oni stali się tak naprawdę narodem już z tak zwaną konstytucją, to wtedy Bóg tą konstytucję, te prawa wyrył już nie na kamiennych tablicach, ale w ludzkich sercach. I to upamiętnialiśmy też tutaj na kanale Wartościowe Życie. Po prostu też specjalnym programem. Miałem wtedy przyjemność na chwilę obecną pierwszy i ostatni raz mieć własne kazanie i wtedy właśnie też na ten temat mówiłem. Tak więc święta wiosenne mamy za sobą. Przeszliśmy później do świąt już jesiennych. Pierwszym świętem jesiennym, symbolizującym poprzez trąbienie, to jest, tak jak mówiłem, święto trąbienia. Upamiętnia coś, co się tak naprawdę wydarzy w przyszłości, czyli pochwycenie ludu Bożego. Zanim spadnie tutaj ten ostateczny gniew na ten świat, Chrystus zabierze swoich ludzi, tak samo jak wyprowadził ich z Egiptu, tak samo jak wyciągnął rodzinę Lota z Sodomy i Gomory, tak samo jak uratował rodzinę Noego przed zagładą tego świata tylko poprzez wodę, tak Chrystus przyjdzie po swoich ludzi w nie wiadomo w którym momencie, ale po prostu na mgnieniu oka zostanie ten jego lud stąd zabrany. Tak więc na dźwięk ostatniej trąby zostaniemy pochwyceni i przemienieni, jak to pisze w Piśmie. I to upamiętniałem trąbieniem, ale także programem, który właśnie wyjaśniał znaczenie tego święta. Później, 10 dni później, było najświętszy dzień w kalendarzu Bożym, czyli święto pojednania. W ostatnim programie właśnie tłumaczyłem, jakie jest znaczenie tego święta w Starym Testamencie, jak to się wypełniło w Chrystusie. Tak więc przeszliśmy w tym roku przez całe Boże Święta i doszliśmy do tego ostatniego. Za mną, jak tam widzicie, jest taki namiot, który nazywa się sukkot. I właśnie te sukkoty naród Izraela buduje, czy to na balkonach, czy gdziekolwiek to może, czy w ogródku. I tam powinni, według tego, co mówił Bóg, to oni powinni się przenieść do takich tymczasowych namiotów, ze względu na to, żeby pokazać, że to Bóg tak naprawdę jest zaopatrzeniem ich i od nich zależy. I można powiedzieć, że to też tak symbolizuje tymczasowość naszego namiotu, ale naszego tymczasowego namiotu, naszego ciała. Dlatego, że my tutaj jesteśmy zgodnie z Bożą wolą maksymalnie 120 lat, więc dla Boga to jest tylko tymczasowe nasze mieszkanie. Tak więc i też Bóg przez to pokazuje, że to jest tylko tymczasowe, to co mamy, a tak naprawdę On jest wieczny i to On jest zaopatrzeniem, bo sukkoty były budowane na pamiątkę, że Bóg prowadził ten swój krnąbrny naród przez 40 lat na pustyni, poprzez pustynię, ale im nic nie brakowało. Mieli mannę jako zaopatrzenie, mieli wodę, więc te niezbędne środki do życia mieli, żeby przeżyć. Nic im nie brakowało. Jak weszli do ziemi obiecanej, to wtedy zaczęto budować takie sukkoty właśnie na pamiątkę tego, że Pan ich wyprowadził z Egiptu. A jeśli chodzi o przełożenie to na Nowy Testament, no to można powiedzieć, że nasz duch zamieszkuje właśnie ciało, to tymczasowe ciało i kiedyś też z tego ciała się wyprowadzimy, ale kiedy tutaj mieszkamy w tym tymczasowym namiocie, to Pan jest też naszym zaopatrzeniem. Natomiast jeżeli zauważyliście, święta biblijne są pewną drogą, którą Bóg pokazuje i ona też adekwatnie się odnosi do naszej drogi jako osoba wierząca. Przeszliśmy te wszystkie rzeczy od uwolnienia, ofiary, dania nam Świętego Ducha, tej obietnicy pochwycenia i tego sądu, czy zostaniemy wpuszczeni do Królestwa Niebieskiego, czy jesteśmy zapisani w Księdze Baranka, to wszystko pokazuje to, co było, to, co jest i to, co będzie. I to ostatnie święto jest bardzo takie radosne, ponieważ ono w przełożeniu na Nowy Testament tak naprawdę można powiedzieć, że symbolizuje wesele Baranka. W programie Warte Uwagi, ostatnim też w tym temacie, mówiłem o tym, że chodzi właśnie o wesele baranka. Bardzo krótkie przypomnienie tych wersetów, które pokazywałem w programie Warto Uwagi. Wesela baranka. Tak, wesele. No święto jest uroczyste, trwa długo. Na Bliskim Wschodzie wesela trwają nie 1 lub 2 dni, tak w Polsce, tylko mogą trwać nawet cały tydzień. W przeszłości w Izraelu to oblubieniec zabierał swoją wybrankę do swojego namiotu. Później to zabierał do swojego domu, jak się już wszystko rozbudowywało. A dziś na przykład podczas żydowskich ślubów możesz zobaczyć, jak młody pan czeka na swoją wybrankę pod przygotowanym namiotem. To tak zwana chupa. Panna młoda przychodzi i zaślubiny odbywają się pod tym Bożym przykryciem, pod tą chupą. I tak tworzy się początek nowej rodziny. I tak będzie z Jezusem i Jego wybranką po wszystkim, co się działo przez te 1000 lat na ziemi. I nareszcie dojdzie do tego połączenia, utworzenia jednej Bożej rodziny. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmocny. Cieszymy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała i dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych i powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka i powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. Objawienie Jana 19:6-9. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, ma to wypełnienie w Chrystusie, więc my jako chrześcijanie powinniśmy to święto celebrować. Nie celebrujemy ze względu na to, że Kościół zapomniał o swoich korzeniach wiary i chrześcijanie poszli w jedną stronę, dzisiaj się to Izraelitów nazywa Żydami, i oni poszli w drugą stronę. Więc Żydzi uważają, że oni pielęgnują wszystkie wartości Starego Testamentu, że do nich należą te obietnice, które Bóg złożył, a On dotrzymuje słowa, nie rozumiejąc jednak, że jest pewne ulepszenie w postaci Chrystusa, bo oni nie przyjęli Chrystusa. Są oczywiście Żydzi, którzy wierzą w Chrystusa i dzisiaj zobaczycie takich mesjanistycznych Żydów, ale to za chwilę. No i też mamy chrześcijan, chrześcijan, którzy, można powiedzieć, jakby odrzucili Stary Testament, bo stary jest stary, a mamy teraz nowy. I tak naprawdę wygląda tak, że obydwoje, każdy trzyma się swojego, ale tak naprawdę razem powinniśmy być. I naród Izraela, i narody pogańskie, bo dla Boga i Żydów byliśmy i jesteśmy poganami, ale teraz, kiedy wierzymy w Chrystusa, to Bóg nie patrzy, czy ktoś jest Żydem, czy ktoś jest z innych narodów. On patrzy, czy jesteśmy częścią ludu Bożego. I właśnie tutaj ja od pewnego czasu natrafiłem na święta biblijne, dokładnie w 2018 roku. I to, co dzisiaj Wam pokażę, to jest nagranie z 2018 roku, gdzie wiele tysięcy chrześcijan ze 100 krajów świata przyjeżdża do Jerozolimy podczas święta namiotów, by wspólnie się zgromadzić, modlić i uwielbiać Boga tam w Jerozolimie. Takim inicjatorem tego jest Międzynarodowa Chrześcijańska Ambasada. To nie są oni jedyni, którzy organizują coś w tym czasie, ale są pierwsi, którzy rozpoczęli zapraszanie chrześcijan do ziemi obiecanej. I w tym momencie oni zapoczątkowali święto w 1980 roku, że ludzie nie z narodów żydowskich zaczęli przybywać do Jerozolimy. Oni bazują tak naprawdę na proroctwie, które jest u Zachariasza 14, ale na temat tego proroctwa u Zachariasza i o tym samym fakcie, że ludzie przyjeżdżają do Jerozolimy, jak powie sam prezydent Międzynarodowej Ambasady w Jerozolimie, Jürgen Bühler. Czy wiedziałeś, że święto Sukkot, święto namiotów, to jedyne święto w Biblii, gdzie Bóg Izraela zaprasza nieżydowskie narody do Jerozolimy? U Zachariasza 14 czytamy: każdy z narodów, który przetrwa, z tych, którzy stanęli przeciwko Jerozolimie, corocznie będą przybywać, by oddać pokłon Panu Zastępów podczas święta namiotów. Prorok widzi czasy, gdzie narody z całego świata będą przybywać do Jerozolimy, by obchodzić święto namiotów. To niesamowite, ale w ostatnich dekadach widzieliśmy coś podobnego, jak u Zachariasza, ponieważ tysiące pielgrzymów przybyło, odpowiedziawszy na zaproszenie, by przybyć do Jerozolimy i tu uwielbić Boga. Ale najbardziej fascynujące jest to, iż ten fragment z Pisma Świętego odnosi się konkretnie po nazwie do jednego narodu, gdzie pisze, że Egipt jako jedyny, gdyby nie przybył i nie pokłonił się, to, że może zapomnieć o deszczu. Posłuchaj teraz tego. W 2019 roku, na 5 miesięcy przed pandemią, mieliśmy po raz pierwszy podczas święta namiotów delegację z Egiptu. Było to gdzieś około 20 osób, które dołączyły do celebracji święta Sukkot tu w Jerozolimie. I gdy oni tak stoją na scenie, ktoś podchodzi do mnie i pokazuje mi swoją wiadomość na WhatsAppie. Mówi: zobacz, co się teraz dzieje w Egipcie. I sami możecie sprawdzić w internecie, że w tamtym czasie spadło w Egipcie ogromne ilości deszczu. I chciałbym Cię zachęcić, bez względu z jakiego kraju pochodzisz. Może Twój naród potrzebuje taką niczym deszcz odnowę, może Twój naród potrzebuje uzdrowienia. Biblia mówi, że jeśli zjawisz się w Jerozolimie, by celebrować święto namiotów, by uwielbić Boga Izraela, to jest obietnica deszczu dla Twojego narodu. Zatem jeśli czujesz, że Twój naród tego potrzebuje, to przybądź jako delegat z Twojego kraju tu do Jerozolimy, byśmy razem mogli celebrować to święto, a Pan pobłogosławić Twój naród. Wyczekuję Cię w Jerozolimie podczas święta Sukkot 2022. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, jest to profetyczne i ja też miałem tą piękną możliwość być w Jerozolimie w 2019 roku, gdzie z 5000 pielgrzymów uczestniczyłem w wydarzeniu właśnie organizowanym przez ambasadę, ale w Izraelu w tamtym czasie było dziesiątki tysięcy innych pielgrzymów, którzy przybyli właśnie do ziemi obiecanej. I w tym roku jest ponownie święto namiotów. Właśnie dzisiaj Was witam. I ambasada po raz pierwszy w 2020 roku i 2021 roku musieli zrobić to wydarzenie online ze względów wiadomych. I teraz, moi drodzy, pierwszy raz od 2 lat ponownie do Izraela przyjeżdżają pielgrzymi. W tym dzisiejszym święcie będzie brało udział około 2000 pielgrzymów. Ja mówię o wydarzeniu w ramach chrześcijańskiej ambasady. 2000 pielgrzymów, co oznacza, że około 3000 rejestracji będzie online, dlatego że nie wszyscy przyjadą do Izraela z powodów czy to finansowych, bo koszty wzrosły o połowę, czy też restrykcji pandemicznych, ale przede wszystkim to głównie mogą być kwestie finansowe. Więc jest tak, że około 2000 osób za chwilę rozpocznie celebrację tego święta przy Morzu Galilejskim, tak się mówi na Jezioro Galilejskie, w Kafarnaum. Ja tam za chwilę wirtualnie się udaję, a Wam, moi drodzy widzowie, którzy nie zarejestrowaliście się, za chwilę pokażę uwielbienie, które miało miejsce właśnie w jednym z lokalizacji, czyli w takiej arenie Pais Arena, właśnie w Jerozolimie. Jak widzicie, jest to święto, na które Bóg zaprasza ludzi z narodów. W przyszłości będzie to święto obowiązkowe dla wszystkich, kiedy to Jezus ustanowi swoje milenijne królestwo, kiedy będzie siedział w świątyni na Syjonie, czyli tam tak naprawdę w Jerozolimie. To będzie już można powiedzieć 4. świątynia, bo tamtą, gdzie usiądzie ta ohyda, trzeba będzie zburzyć. Tak więc, albo i będzie zburzona. Tak więc z tymi świątyniami to naprawdę to jest, jak zauważyliście, niezły problem, ale tak to wygląda przez dzieje tego świata. Tak więc, moi drodzy, jeżeli chcecie uczestniczyć wirtualnie w święcie namiotów organizowanym przez tą ambasadę, to można się w każdej chwili rejestrować i dołączyć na wirtualną stronę, gdzie będą nie tylko transmisje z Izraela, niestety nie w języku polskim, bo nas jest bardzo mało uczestników, bo z tego co wiem, to 2 osoby są tam w Izraelu, z naszego kraju, no, a jeśli chodzi o uczestników online, to mam nadzieję, że będzie nas więcej niż tylko na chwilę obecną ja, bo na chwilę obecną nie widziałem, żeby ktoś się zarejestrował, więc proszę Was, jeżeli nie możecie, a chcecie być w Izraelu, to zarejestrujcie się, skorzystajcie z tego właśnie linka rejestracyjnego. Jest to wszystko w języku angielskim. Jeżeli mówicie w innym języku niż język angielski, czy to niemiecki, czy francuski, także możecie operować w tym języku. Zarejestrujcie się i będziecie mogli oglądać wszystkie transmisje przez te 8 dni, dodatkowe materiały, które są przygotowane, pewne nauczania. Tam jest też pokój modlitwy. Będziecie mogli dołączyć na żywo do innych narodów świata i się modlić. Tak więc jest to niesamowite wydarzenie, bo tak naprawdę może nie będziemy fizycznie tam obecni, tak jak ja na przykład za chwilę, ale będziemy obecni duchem poprzez przez łącze dzisiejszej techniki, czyli online. Tak więc, moi drodzy, ja uciekam do Galilei w Kafarnaum, a was zapraszam do Jerozolimy, nagranie z 2018 roku i przed wami trzech wykonawców. Shiloh Ben-Hod, którego wam pokazywałem już na Facebooku, zespół Mikedem i Sara Lieberman. To są ludzie, którzy będą śpiewać w języku angielskim, hebrajskim. Tak więc dlaczego? Angielski, język międzynarodowy, hebrajski, język narodu Izraela, ale także język, w którym Stary Testament został napisany. Tak więc Hak Sukkot Sameach, czyli Wesołego Święta Sukkot, i do zobaczenia w następnym programie, czy to specjalnym, czy jakimś innym, na kanale Wartościowe Życie. Pa! Amen. Powstańmy i uwielbimy naszego Boga. Shum davar lo ya'amod mul ratzoncha, shum davar lo ya'atzor et tochnitcha, hanitzachon husar kvar bevincha, vechol asher notar li hu la'amod. אלוהים תמיד תנצח, זאת הוכחתה בכל דור ודור, מלאכים שקמו עליך לא לזמן רב הם נשארו עומדים, אדון אתה יודע הכל, אין דבר נשגב יותר ממך, בחוכמה תכננת הכל, מבראשית ועד היום. שום דבר לא יעמוד מול רצונך, שום דבר לא יעצור את תוכניתך, הניצחון הושג כבר בבנך, וכל אשר נותר לי הוא לעמוד. יותר מכל דבר שנבקש, שום כאב ושום מחלה אינם עזים מדי מול כוחך, כל צרה וכל בעיה מול גדולתך נראית כל כך קטנה, אז אני שם הכל לפניך, לך קורא שום דבר לא יעמוד מול רצונך, שום דבר לא יעצור את תוכניתך, הניצחון הושג כבר בבנך, וכל אשר נותר לי הוא לעמוד. שום דבר לא יעמוד מול רצונך, שום דבר לא יעצור את תוכניתך, הניצחון שנותר לי הוא לעמוד. אני מאמין שאתה שומע יודע, אני מאמין שאתה רואה, אני מאמין שאתה פועל, ואנחנו עוד נראה ישועה. אני מאמין שאתה שומע, אני מאמין שאתה רואה, אני מאמין שאתה פועל, ואנחנו עוד נראה ישועה. אני מאמין שאתה שומע, אני מאמין שאתה רואה, אני מאמין שאתה פועל, ואנחנו עוד נראה ישועה. תמיד תנצח, תמיד תנצח, תמיד תנצח, ניי 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 ניי, תמיד תנצח, ואנחנו sing you're always victorious, you're always victorious, ניי 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 ניי, you're always victorious, ניי 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 ניי, you're always victorious, ואנחנו עוד נראה ישועה. תמיד תנצח, תמיד תנצח, ניי 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 ניי, תמיד תנצח, ואנחנו עוד נראה ישועה. אמן. You're always victorious, Father. Ty zawsze zwyciężasz, Ojcze. And tonight we want to seek your face. Dzisiejszego wieczora pragniemy poszukiwać Twojego oblicza. Mi'alev be'har Adonai, mi'akum במקום קודשו, מי יגשמע את כל אדוני צבאות. מי עצום, מי עצום עד בוא החתן, מי יחזיק מעמד, מי ישמע את כל אדוני קורא ואומר. זהו דור דורשי, זהו דור דורשי, מבקשי פניי שרים לי כל הכבוד, כל הכבוד. זהו דור דורשי, מבקשי פניי שרים לי כל הכבוד. זהו דור דורשי, מבקשי פניי שרים לי כל הכבוד, כל הכבוד. זהו דור שב מבקשי פניו שרים לו כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו דור דור שב מבקשי פניו שרים לו כל הכבוד. שלום everybody. Szalom wszystkim. Jak się macie podczas święta namiotów? Osobiście w tym wydarzeniu biorę udział już ponad 25 lat. Mam na imię Jamie. Jestem stąd z Jerozolimy. A nasz zespół nazywa się Mikedem, czyli droga na wschód. Śpiewamy w języku hebrajskim, ale tym oryginalnym z Biblii. Na ekranie będziecie mieć zapis fonetyczny z tłumaczeniem po angielsku. Dziś zaśpiewamy Psalm 116, 150 i 114. Would you put your hands together with us? Go! Come on, everybody up! ויצוג המים חלמיש למעיינו מים Would you guys welcome to the stage? Powitajmy na scenie Sarę Liberman. Come on, let's release a shout of joy in this place tonight because the King is here, amen. And we have come all the way from all nations to give him a gift of worship. And we give him a gift of worship. He comes, his presence comes, amen. A osobiście wierzę, gdy my to czynimy, On też czyni coś niesamowitego. Uwolnijmy zatem nasz okrzyk radości i chwały. A tak to czynimy na Bliskim Wschodzie. Alleluja! No to spróbujmy raz jeszcze. Potrafimy lepiej. Ja zacznę, a wy zakończycie. Po tym dźwięku wykrzyczymy na Bożą chwałę. Gotowi? No to! Great is the Lord and really to be praised. shout, lift up a shout of praise tonight. Oddajmy Mu chwałę. Alleluja. Uwielbiajmy Go i Jego imię. Jego radość jest naszą siłą. Psalm mówi, iż prawica Pańska walczy za nas. To On jest zwycięzcą w naszym życiu. Będziemy śpiewać piosenkę, w której mowa o tym, iż prawica Pana walczy za nas. Wierzę, że kiedykolwiek zjawiamy się na tym miejscu, nasze serca należą do naszego Pana i On chce dać nam coś w zamian. Kilka lat temu Pan odmienił moje życie i zaczęłam być tak spragniona Boga w taki sposób, że nie mogę żyć teraz bez Niego, bez Jego bliskości. Napisałam piosenkę o tym, żeby Duch Boży, Jego ogień, aby mnie wypełniał, abym zawsze pragnęła być z Nim. Bo kiedy patrzymy na Niego, On staje się naszym zaopatrzeniem. On jest Bogiem cudów. On jest Bogiem niemożliwego. I w tej piosence proszę Boga, by Ten wypełnił mnie swoim ogniem. Swoją miłością, uzdrowieniem, by móc to przekazać innym. Jeśli jest to Waszym pragnieniem, to dołączcie się do tej piosenki. כל אדוני בכוח, אל הכבוד יראים. כל אדוני על מים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, אל הכבוד יראים. הצמא ובשתה, מים בשפע, מי שישמע ובדע. יש נהר שזורם מכיסו, נשמחה ונגילה בו.